W związku z tym, że Michał Materla chwilowo nie może reprezentować się sam, ja będę takim troszeczkę ambasadorem, aby opowiedzieć o współpracy Michała Materli z marką Iron Horse Series. Współpracy, która kurczę, jest takim fajnym przykładem tego, że stawiając na odpowiednich ludzi, bardzo często trafia się i jeżeli jest zaufanie, to zaufanie prędzej czy później się zwróci. I tak było troszeczkę w przypadku Michała Materli, który na początku powstawania firmy w 2011 roku, takiej nieznanej kolejnej firmy suplementacyjnej, Michał związał się z marką po namowach m.in. szefa marki, czyli Marka Ciołka. Zaufał marce, która dopiero wchodziła na rynek, co też było ewenementem, bo Michał już wtedy był zawodnikiem uznanej marki i raczej miał wybór współpracy z większymi firmami. Postawił na Iron Horse Series, tak samo jak Iron Horse Series postawiła na Michała i czyniąc go twarzą swojej firmy, swojej organizacji i jak okazało się później przy kolejnych pojedynkach, to był strzał w dziesiątkę, bo Michał stał się jednym z głównych bohaterów polskiej sceny MMA, dając niesamowite, kapitalne, wręcz epickie wojny, pokazując przy tym, że jest fantastycznym człowiekiem i wielkim wojownikiem z naprawdę przeogromnym charakterem do tego walki. I wraz z rozwojem kariery Michała, kolejnymi zwycięskimi pojedynkami, mistrzowskim pasem KSW kategorii średniej, marka Iron Horse Series wiedziała, że postawiła na właściwego człowieka i obecnie Iron Horse Series jest jednym, myślę, że chyba głównym dostawcą suplementów dla zawodników sportu walki, między innymi też dzięki postawie Michała Materli. Ja cieszę się z tego, że mam okazję być również częścią teamu IHS i dlatego w imieniu Michała dziękuję za zaufanie i Michał, ja trzymam twojego high kicka, którego jesteś twarzą konsekwentnie od powstania tego produktu. Życzę ci, abyś szybko do nas wrócił i miałem nadzieję, że jakimś high kickiem wygrasz kolejny pojedynek, bo tak być marką, wiesz, high kicka i jeszcze nie wygrasz walki przez high kick, to trochę lipa, także czekamy i do zobaczenia na kolejnych galach KSW.